Witamy w naszym kolejnym teście. Dziś przedstawimy Wam nowego Hyundai'a i40. Właściwie z jednej strony nowego, z drugiej strony troszeczkę starego. O tym powiem za chwilę. Spróbuję też odpowiedzieć na pytanie, czy ten model, który już na rynku jest kilka lat, ma jeszcze szansę nawiązać do najnowszej konkurencji. Hyundai i40 to samochód klasy średniej. Koreańczycy raczej nie mieli nigdy szczęścia w tej klasie, zwłaszcza na rynku europejskim, ale model i40 nieco popchnął Hyundai'a, przynajmniej w dobrym kierunku. Choćby dlatego, że wygląda tak jak wygląda. Jest naprawdę atrakcyjnym samochodem, a w momencie, gdy debiutował, był uznawany przez wielu za jeden z najładniejszych samochodów klasy średniej. Co zmieniło się w wyglądzie poliftowego Hyundai'a i40? Dokładnie to samo, co w kompaktowym i30, którego zresztą niedawno Wam prezentowaliśmy. A zatem przedni zderzak, zwłaszcza powiększony przedni grill o bardziej ostrych konturach, nowe wkłady reflektorów, zderzak zmieniony jest głównie w tej części. A jeśli chodzi o grill, jest on teraz aktywny. Co to oznacza? Oznacza to, że zamyka się on wtedy, gdy silnik nie potrzebuje aż tak dużego chłodzenia. Wówczas spada opór powietrza i jednocześnie zużycie paliwa. Pozostaje pytanie, czy nowy Hyundai i40 jest wciąż samochodem atrakcyjnym, czy wciąż może przyciągnąć klientów. W tym segmencie mieliśmy bardzo wiele nowości. Hyundai i40 nie jest samochodem zupełnie nowym, ale popatrzcie, w bogatej wersji wyposażenia z odpowiednio dobranym pakietem, aluminiowe felgi z nowym wzorem, czarne wstawki w zderzaku czy przy lusterkach, biały lakier i ciemny szklany dach. Cóż, moim zdaniem samochód wizualnie nadal jest bardzo ładny. Zaprojektowany kilka lat temu kokpit Hyundai i40 okazał się ponadczasowy. Właściwie nie trzeba było go zmieniać. Wciąż jest ładny, wciąż może się podobać. Jest wykonany z dobrych jakościowo materiałów i dobrze spasowany. Nie brakuje nowoczesnych elementów jak duża stacja multimedialna, czy chociażby elementy TFT na zegarach z dużym komputerem pokładowym. Nie brakuje również praktycznych schowków i skrytek. Hyundai i40 nadal jest jednym z najprzestronniejszych samochodów w swoim segmencie. Zobaczcie, ile mam miejsca na nogi. Nie brakuje mi miejsca na głowę. Właściwie mógłbym podróżować w ten sposób. A długim podróżom sprzyja nie tylko wygodna kanapa oraz nisko umieszczony próg środkowy, ale również wygodny podłokietnik z miejscami na kubki i praktycznym schowkiem na tablet czy chociażby telefon komórkowy. Również pod względem pojemności bagażnika Hyundai i40 wagon nie tylko nie odstaje od rywali, ale jest w ścisłej czołówce. Podstawowa pojemność bagażnika to 553 litry. Po złożeniu oparć tylnej kanapy 1719. Oparcia składamy jednym ruchem dłoni. Hyundai i40 dostał odświeżone jednostki napędowe, które teraz spełniają najwyższą normę emisji spalin Euro 6.
Pod maską naszego testowanego egzemplarza jest najmocniejszy silnik diesla 1.7 CRDI o mocy 141 koni mechanicznych, generujący moment obrotowy 340 Nm. Te wartości nieznacznie podniesiono. Poszerzono również zakres dostępności maksymalnego momentu obrotowego. Teraz jest on wcześniej, więc kierowca ma generalnie bardziej elastyczny silnik. Ale ważniejszą nowością jest zespolenie tego silnika z nową skrzynią biegów 7DCT, czyli dwusprzęgłowym automatem, dokładnie takim samym, o jakim wspominaliśmy przy okazji testu kompaktowego Hyundai i30. Dwusprzęgłowa przekładnia to oczywiście duży krok naprzód dla Hyundai, zmienia biegi bardzo dobrze i co więcej, podobnie jak w przypadku Hyundai i30, również w modelu i40 bardzo dobrze dogaduje się z silnikiem diesla, co wcale nie jest takie oczywiste, bo dwusprzęgłowe automaty nie do końca lubią silniki diesla, choćby ze względu na ich bardzo duży moment obrotowy. W tym samochodzie zarówno silnik, jak i skrzynia biegów oraz razem tworzą naprawdę zgrany duet. Cechą typową dla każdego modelu Hyundai jest miękkie, komfortowe zawieszenie i tak samo jest w przypadku najnowszego modelu i40. Co dostajemy? Przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo, bo nie można powiedzieć, by samochód jakoś nadmiernie przychylał się na zakrętach, zwłaszcza nasz testowany egzemplarz na 18-calowych obręczach kół z niskoprofilowym ogumieniem. Właściwie z takim zestawem można by powiedzieć, że jest dobrym kompromisem pomiędzy komfortem a dynamiką poruszania się po krętych drogach. Ale jednak mimo wszystko Hyundai pozostaje raczej samochodem komfortowym. Hyundaiem i40 jeździ się pewnie i bezpiecznie, ale nie możemy liczyć na nadmiar asystentów jazdy. Właściwie mamy tylko dwa systemy wspomagające kierowcę podczas jazdy i mowa tutaj o asystencie pasa ruchu oraz o systemie wykrywającym ograniczenia prędkości. No cóż, tutaj Hyundai troszeczkę zaspał za konkurencją, ale każdy ma swoje priorytety. A priorytetem w Hyundaiu jest przede wszystkim komfortowe wyposażenie i tutaj w tym zakresie właściwie nie mamy nic do zarzucenia temu modelowi. Zobaczcie na wnętrze tego auta, skórzana tapicerka, oczywiście w najbogatszej wersji premium, brązowa, wygląda naprawdę estetycznie. Co więcej, fotele mają 10-kierunkową regulację elektryczną. I jeszcze jedną rzecz, podgrzewanie i wentylację, co nawet w klasie średniej nie jest wcale taką normą. Samochodem jeździ się bardzo przyjemnie, siedzi się w nim wygodnie. Pozycja za kierownicą jednak może nie każdemu się spodobać. Dlaczego? Ponieważ siedzi się dość wysoko, ale za to łatwo znaleźć optymalne ustawienie fotela i kierownicy. Nowego Hyundai i40 w wersji wagon kupicie za 90 900 zł i mowa tu o wersji benzynowej 1.6 GDI o mocy 135 koni mechanicznych. Najtańszego diesla 1.7 CRDI o mocy 115 koni mechanicznych kupicie, uwaga, za 88 990 zł. Dlaczego diesel jest tańszy? Dlatego, że Hyundai przewidział na niego promocję. Nazywa się ona Czas na diesla i warto o nią zapytać w salonach sprzedaży. Diesla można kupić taniej niż wersję benzynową. I co więcej, tą mocniejszą wersję wysokoprężną 141-konną kupicie za 92 990 zł, czyli za 2000 zł więcej niż najsłabszą benzynę. Można powiedzieć, że to oferta bezkonkurencyjna. A jeżeli jesteście nią zainteresowani, to zapraszamy do salonu w grupie PGD Hyundai'a.